Żył pewien człowiek. Niemal brzmi to jak wstęp do opowiadania lub bajki, która ma nam przekazać morał. Tak w zasadzie jest, bo Słowo Boże poucza nas i umoralnia. Żył człowiek bogaty, a w jego cieniu pod murem leżał żebrak imieniem Łazarz. Dzień w dzień. Aż do ostatniego dnia. Warto w tym miejscu zrobić pauzę i zobaczyć kolosalną różnicę, jaką poczynił Jezus, przedstawiając bohaterów. Nieznany bogacz i żebrak Łazarz. Ta różnica to imię. Raczej powinno być inaczej, bo kto nie zna z imienia ludzi, którzy są bogaci? Może zrobimy mały quiz. Wymień 5 bogatych ludzi. Wymień 5 żebraków. Z tym samym poleceniem mieliśmy problem, bo raczej nikt żebraka nie pyta o imię. Prędzej się jakoś takiego człowieka wspomoże, niż z nim zaprzyjaźni. Coś mu się kupi lub wręczy kilka złotych. Ale dlaczego tak się uczepiłem tego imienia? Bo ono jest kluczowe. W środę podczas przejęcia obowiązków przez biskupa koadiutora w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, biskup Dajczak powiedział do swojego następcy: jutro są księdza imieniny. Imię i chrzest to powołanie w jedyny i niepowtarzalny sposób. W starożytnej liturgii biskup wołał do katechumenów: podajcie mi swoje imiona, ja je zapiszę atramentem, a Bóg w niebie zapisze je jak prawo Hebrajczyków na kamiennych tablicach. Biskup Dajczak przypomniał w tym momencie, że imię to nie tylko coś, co nas odróżnia. To konkretna historia naszego powołania. To historia, która wypełnia moje życie. Dlatego był Łazarz i jakiś bogacz, który, jak pisze Alessandro Pronsato, nie potrzebuje imienia, gdyż jego serce jest puste, daremne, skupione wyłącznie na sobie. Swoją egzystencję zbudował na pustce. Stracił imię, gdyż zagubił prawdziwy sens istnienia. Żebrak był tak słaby, wycieńczony, że jedyne, co posiadał, to imię Łazarz. Ono po hebrajsku brzmi Eleazar i oznacza Bóg jest pomocnikiem. Jedynym jego oparciem był więc Bóg. To jedynie na jego zmiłowanie mógł liczyć. Bo nawet nie otrzymywał okruchów ze stołu pańskiego, gdyż te zwyczajnie wyrzucano. Choć mogły być wsparciem dla wielu głodujących. Jest też druga część tej opowieści, która zacznie się od słów: umarł Łazarz i bogacz. Bogacz umarł i został pogrzebany. Nic nie ma mowy o pięknym kazaniu, bogatym pogrzebie, licznie zgromadzonych przyjaciołach, rodzinie. Zwyczajnie został pogrzebany. A Łazarz? Pewnie zgodnie ze zwyczajem złożony został do wspólnej mogiły. A jednak ewangelista pisze: aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Późny judaizm mówi, że sprawiedliwi i niesprawiedliwi po śmierci, choć są oddzieleni od siebie przepaścią, widzą się. To chyba jeszcze jeden ciężar piekielny, bo ciągle przypomina, kim się było za życia. Wieczność to jakby nasze przedłużenie tego, co robimy na ziemi. Ale tam już nie będzie możliwości wprowadzania poprawek. Jezus wielokrotnie przypomina i wytyka głupotę tym, którzy w doczesności upatrują swojego zbawienia. Dziś zbyt mało czasu poświęca się na życie z Bogiem. Wywala się go z wielu działań. Krytykuje się obecność duchownych na wielu wydarzeniach. Krytykuje się przyjście na msze, by prosić o błogosławieństwo na swoją działalność. Mało się też czasu poświęca na myślenie o wieczności. Życie aktualne ma dostarczyć nam wszystkiego. Rozrywki, szczęścia, zaspokojenie naszych pragnień. Przecież korzystając z różnych atrakcji, będę miał się z czego spowiadać. A w księdze Syracha czytamy: błogosławiony, kto mógł zgrzeszyć, a nie zgrzeszył, uczynić źle, a nie uczynił. Przecież ze wszystkiego zdamy relację Bogu. Więc patrząc na dzisiejsze słowo, po pierwsze, imię to nasze powołanie, więc jaką historię życia piszemy w sercu? Po drugie, jak przygotowujemy się do wieczności? Po trzecie, zwróćmy uwagę, kto obok oczekuje naszej pomocy.